Drodzy i kochani bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, ponieważ nie byłem w stanie z wszystkimi się wami przywitać, więc chcę was przywitać pozdrowieniem pańskim, pokój wam. Zanim przejdziemy do tematu, chciałbym przekazać pozdrowienia od braci i sióstr z różnych zborów, w których miałem przywilej usługiwać. Wszyscy oni prosili przez głosowanie, abym przekazywał pozdrowienia od nich wszystkim braciom, co nie mniejszym, czy nie, wobec was. Chciałbym przekazać pozdrowienia od tych braci i sióstr ze zboru Pana w Ągrowcu, którzy nie są tutaj obecni, a prosili mnie, abym takie pozdrowienia również wam przekazał. Chciałbym jeszcze przekazać pozdrowienia indywidualne od braci i sióstr, którzy prosili, abym takie pozdrowienia przekazał. Zacznę od tych najdalszych. Przedwczoraj rozmawiałem z bratem Mario Wojtowiczem, czyli bratem, który mieszka w Brazylii i jest przedstawicielem na ten kraj w Brazylii. Bardzo się ucieszył, że zadzwoniłem. I mówi, pozdrów gorąco wszystkich braci i sióstr na konwencji. I mówi, pamiętajcie za nami w modlitwach. Co tydzień dostaję SMS-a z Brazylii od siostry Leonory Huzi. Zawsze pisze mi, co u nich słychać, jaka pogoda. I zawsze pisze, pozdrów wszystkich braci i sióstr. Co nie mniejszym, drodzy bracia i siostry, czy nie. Również siostra Eugenia, Jan, Ruta, Bondyrowie prosili o przekazanie pozdrowień oraz siostra Ola i Marcin Selinowie prosili, abym przekazał pozdrowienia od nich życzeniami wielu łas i błogosławieństw Bożych. A teraz, drodzy bracia i siostry, przechodzimy do tematu. W dniu dzisiejszym przygotowałem temat, który myślę, że będzie dla nas wszystkim pomocny, bo sądzę, że przede wszystkim będzie on pomocny mnie, ale myślę, że i wam, drodzy bracia i siostry. Chciałbym, abyśmy zastanowili się nad jednym z największych wrogów ludu Bożego. Jest to bardzo zwodniczy wróg. On przychodzi do nas często jako nasz przyjaciel, którego my serdecznie witamy, mało tego, przytulamy go z wielką serdecznością. Ktoś powie, pewnie chcesz mówić o szatanie. Tak, to jest jeden z największych wrogów. Ale chcę mówić o pewnej wadzie lub narzędziu, którego używa szatan. Najskuteczniejszym narzędziu, jakim jest zniechęcenie, drodzy bracia i siostry. Zniechęcenie nas i każdego z ludu Bożego. Za podstawą naszych rozważań posłużą nam słowa zapisane w liście do Galatów w 6 rozdziale, 9 wierszu. List do Galatów, 6 rozdział, wiersz 9. A dobrze czyniąc, nie słabiejmy, albowiem czasu swojego rządzić będziemy nie ustawając. A teraz przeczytam ten werset w innym tłumaczeniu. Biblia Poznańska ten werset podaje tak. W czynieniu dobrze nie zniechęcajmy się, nie ulegając bowiem zniechęceniu, będziemy zbierać owoc we właściwym czasie. W moim postanowieniu porannym czytamy, polegając na boskiej opatrzności i opiece, która może kierować moimi sprawami, na moje najwyższe dobro starać się będę nie tylko
o czystość serca, ale odrzucać wszelki niepokój, niezadowolenie i zniechęcenie, drodzy bracia i siostry. Niektórzy z nas są czasami niezadowoleni, smutni lub smętni. Ten wróg cieszy się, gdy jesteśmy lub stajemy się oziębłymi wobec Pana. On chce, abyśmy my zrezygnowali z naszego poświęcenia. Zwróćmy uwagę, co powiedział nasz Pan w Ewangelii według świętego Mateusza w 24 rozdziale, 12 i 13 wersecie. Ewangelia według świętego Mateusza, 24 rozdział, wiersz 12 i 13. A iż się rozmroży nieprawość, oziębnie miłość wielu. Ale kto wytrwa do końca, ten zbawion będzie. Przychodzi czas, w którym miłość oziębnie. I każdy z nas, myślę, że to wyraźnie widzi. A jeśli nasza miłość oziębnie do Pana, do braci, przestajemy walczyć z tym wrogiem i z innymi. Zniechęcenie może wydawać się małą lub niegroźną przeciwnością, z którą nie należy zbyt mocno walczyć. Wielu mężnie opiera się i walczy z pychą, samolubstwem, złośliwością, zazdrością, nienawiścią, kłótliwością i wszelkiego rodzaju złym wpływem, ale szeroko otwiera ramiona i pozwala, by zniechęcenie dotarło do naszego serca. Ono jest naszym wrogiem, ono nie jest naszym przyjacielem. Wiele osób nie pojmuje właściwie zniechęcenia. Bardzo często zniechęcenie utożsamia się z depresją, a depresja to najczęściej choroba psychiczna, która może wynikać z choroby psychicznej albo też z choroby fizycznej. Zniechęcenie jest realnym przeciwnikiem, z którym musimy walczyć. Ono jest naszym wrogiem, a nie przyjacielem. Wiele osób rozczula się nad sobą, sądząc, że są źle zrozumiani lub też obrażani, z upodobaniem wyolbrzymiając swoje utrapienia i nie traktują tych utrapień, tych prób i doświadczeń jako lekki ucisk. Zwróćmy uwagę na to, co pisze apostoł Paweł w drugim liście do Koryntów w 4 rozdziale i 17 wierszu. Drugi list apostoła Pawła do Koryntów, 4 rozdział, wiersz 17. Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje. Doświadczenia, które nas dotykają, powinniśmy traktować jako lekki ucisk. No, ktoś powie, no ale jak tu, bracie, traktować poważne doświadczenia, problemy, które mnie dotykają? A my, Polacy, lubimy być przygnębieni i lubimy narzekać. Kiedy popatrzymy na naród amerykański, jak się pytają, jak tam u was jest, wszystko okej. Okay. Jak się zapytamy w Polsce, jak u nas jest, o, szkoda mówić. To jest cecha genetyczna naszego narodu. Jak możemy mieć ufność lub odwagę, jak mówi nam nasz Pan w liście Jana w 16 rozdziale, 33 wierszu, albo też
jak możemy cierpieć jak żołnierz Jezusa Chrystusa, o którym mówi apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale i wierszu trzecim. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, wiersz trzeci. Drugi do Tymoteusza, drugi rozdział, wiersz trzeci. Przetoż ty cierp złe jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Jak możemy być żołnierzami Jezusa Chrystusa, kiedy będziemy zniechęceni? Kiedy nasze morale będzie niskie? Odwaga w działaniu oznacza zwycięstwo. Zniechęcenie prowadzi do klęski. Strzeżmy się tego wroga. On wydaje się maleńki, niewinnie wygląda, ale niepostrzeżenie wkrada się w życie każdego prawie chrześcijanina, w tym lub innym czasie. Ta wada staje się szczególnie aktywna wtedy, kiedy sprawy układają się inaczej niż oczekiwaliśmy, lub kiedy jesteśmy przygnębieni naszymi wadami lub wadami innych. Albo kiedy odpowiedź na nasze modlitwy jest długo odwlekana. Wtedy przychodzi zniechęcenie. Brat Woźnicki mówił, czekaj na Pana. Ale bardzo często nie czekamy na Pana. Sprawy się komplikują i wtedy zniechęcenie. Czy mamy przykłady biblijne zniechęcenia? Tak. Zwróćmy uwagę na dwa przykłady, które chciałbym omówić. Pierwszy przykład to przykład Jonasza. Bóg powiedział do Jonasza: wstań, idź do Niniwy, do miasta wielkiego i każ przeciwko niemu to wszystko, co tobie rozkazuję. Ale Jonasz, ja tam nie chcę iść. Uciekł, wybrał się w podróż w przeciwnym kierunku. Zerwał się wiatr. Okręt zaczął prawie tonąć. Jonasza wyrzucono za burtę, ale Pan przygotował ratunek dla Jonasza, wiemy. I uratował go i mówi, ponownie idź do Niniwy. I jak czytamy w prozwie Jonasza w trzecim rozdziale i w wierszu czwartym, wtedy Jonasz począł chodzić po mieście, ile mógł za jeden dzień ujść i wołał mówiąc, po 40 dniach Niniwa będzie wywrócona. Niebezpieczne proroctwo dla mieszkańców Niniwy. Ale w końcu, jeśli Bóg zmobilizował Jonasza, no to poszedł. I co się okazało? Że uwierzyli Niniwejczycy Bogu, a zapowiedziawszy post, oblekli się wory od największego z nich aż do najmniejszego z nich. Czyli zaczęli pokutować. I widział Bóg, wiersz 10, trzeciego rozdziału, i widział Bóg sprawy ich, iż się odwrócili od złej drogi i użalił się Bóg nad tym złem, które rzekł, iż im miał uczynić, a nie uczynił. Jak zareagował Jonasz? Czwarty rozdział. Nie podobało to się Jonaszowi. I rozpalił się jego gniew. To ja poszedłem strofować, nauczać, napominać, a Bóg ich uratował. Co zrobił Jonasz? Wiersz trzeci. A teraz, o Panie, proszę, odbierz duszę moją ode mnie, bo mi lepiej umrzeć niż żyć.
Czyli Boże, zabierz mi życie. Ja już nie chcę dłużej żyć. Bo ja przecież byłem prorokiem. I ja prorokowałem, a Ty zmieniłeś sprawy. I wyszedł Jonasz z miasta i siedział na wschód słońca przeciwko miastu, uczyniwszy sobie budę, usiadł pod nią w cieniu, aby ujrzał, co będzie się działo z onym miastem. Było tak upalnie, albo może bardziej upalnie niż dzisiaj. Bóg przygotował ratunek do Jonasza, ale jeszcze w wierszu 8 Jonasz, wiersz 6. I Pan rzekł, i Pan Bóg był zgotował banie lub dynię, która wyrosła w ciągu jednej nocy nad Jonaszem. Czyli roślina, która sprawiała, że mógł znosić tak wysoką temperaturę i słońce nie świeciło na jego ciało. Jonasz poczuł się znacznie lepiej. No ale okazało się, że na świtaniu następnego dnia Bóg przygotował robaka, który podgryzł tą dynię i dynia czy bania uschła. Co Jonasz mówi? Lepiej mi umrzeć, niżeli żyć. Zobaczcie, jakie zniechęcenie dotknęło Jonasza. Lepiej mi umrzeć, niżeli żyć. Inny przykład biblijny. Prorok Eliasz. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział, od 4 do 18 wersetu, ale nie będziemy ich wszystkich czytać. Przeczytam tylko niektóre. Jonasz pozostał ostatnim prorokiem przy życiu, jak czytamy w wierszu 14. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział, wiersz 14. A on odpowiedział, gorliwym się zastawiał o Pana, Boga zastępów, albowiem opuścili przymierze Twoje synowie izraelscy. Ołtarze Twoje poburzyli i proroki Twoje mieczem pomordowali i zostałem ja sam i szukają duszy mojej, aby mi ją odjęli. W pewnym momencie prorok Eliasz doszedł albo został dotknięty zniechęceniem. Wiersz 4. A sam poszedł na puszczę na jeden dzień drogi, a gdy przyszedł i usiadł pod jednym jałowcem, życzył sobie umrzeć. Życzył sobie umrzeć. Dotknęło go tak wielkie zniechęcenie. Mówi, Boże, ja już chcę zakończyć życie. I położył się i zasnął pod onym jałowcem. A oto w tenże czas dotknął go anioł, i rzekł, wstań, a jedz. A gdy się obejrzał, oto w głowach jego był chleb na węglu upieczony i czasza wody. A tak jadł i pił i położył się znowu. Potem wrócił się anioł pański powtórę i tchnął go i rzekł, wstań, jedz, albowiem daleką masz drogę przed sobą. A tak wstawszy, jadł i pił. I szedł w mocy pokarmu onego 40 dni i 40 nocy. Został wzmocniony, zachęcony, ale jego dotknęło zniechęcenie. Nasz Pan Jezus Chrystus mówi, jeśli chcemy zwyciężyć, musimy walczyć do końca. Nie wystarczy walczyć 10, 20 czy 50 lat. Mamy walczyć do końca. Co na ten temat powiedział? Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, wiersz 22. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, wiersz 22.
i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Wielu z nas często mówi, nie mogę tego lub tamtego zrobić. Nie potrafię kontrolować mojego usposobienia. Nie mogę skoncentrować się na mojej pracy. Nie potrafię utrzymać myśli w czystości. Nie umiem być wstrzemięźliwy. Nie potrafię modlić się publicznie. Nie mogę żyć zwycięsko. Nie potrafię przestać się martwić. Lista naszych niemożności jest nieskończona. Każdy z nas by mógł podać znacznie więcej przykładów naszej niemożności. Jeśli mówimy, nie potrafię lub nie mogę, to znaczy, że zaatakowało nas zniechęcenie. Oczywiście wszyscy mamy pewne ograniczenia. Mamy pewne zadania do wykonania, które nieraz wymagają większej siły, tej umysłowej i fizycznej i duchowej, niż możemy czasami z siebie wydobyć. Każdego z nas dotykają problemy, które wymagają ciągłej kontroli i większej mocy umysłowej i duchowej, abyśmy z nimi walczyli. Zbyt często żyjemy poniżej naszych możliwości. Zbyt często myślimy, że nie możemy stawić czoła wyzwaniu. Do czego? Do naszej walki życiowej, do walki o życie wieczne. Zapominamy, drodzy bracia i siostry, wziąć pod uwagę pomocy, która może być po naszej stronie, jeśli o nią poprosimy. Zwróćmy uwagę na apostoła Pawła. On miał bardzo silną osobowość. On okazał wiele wrodzonego męstwa. On znosił wiele trudów. On powiedział, potrafię. Zwróćmy uwagę na to, co mamy podane przez apostoła Pawła w liście do Filipensów w 4 rozdziale i 13 wierszu. List do Filipensów, 4 rozdział, wiersz 13. Wszystko mogę. On nie powiedział, nie mogę, nie potrafię. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. On miał świadomość, że ta moc i siła, która pomagała mu znosić wszelkie przeciwności, pochodziła z góry. Apostoł Paweł mógł i dokonał wiele rzeczy przez moc pochodzącą od Boga. Drodzy bracia i siostry, my mamy to samo źródło mocy, tylko często o tej mocy zapominamy. Zapominamy o źródle tej mocy i jesteśmy zniechęconymi. Czy potrafimy powiedzieć, mogę wszystko w Jezusie Chrystusie? Jeśli tak, to odrzuciliśmy zniechęcenie. A teraz pewna anegdota. Pewnego razu pewna osoba miała sen, że szatan prowadził wielki interes, w którym sprzedawał różne narzędzia. Ludzie przychodzili do tego sklepu, oglądali te narzędzia, zwracając również uwagę na cenę tych narzędzi. Było tam jedno z narzędzi, które nazywało się pycha. Ludzie byli bardzo zainteresowani tym narzędziem. Wielu bardzo poszukiwało tego narzędzia, ale ono miało jedną wadę.
ono miało wysoką cenę i niewielu było w stanie to narzędzie kupić. Było tam jeszcze inne narzędzie, które cieszyło się również dużym zainteresowaniem. Ono nazywało się zazdrość. Było jeszcze inne narzędzie, które nazywało się samolubstwo. Wszystkie miały wysoką cenę. Ale jedno narzędzie stało nieco z boku. Ono miało zdecydowanie najwyższą cenę. Człowiek zwrócił się z pytaniem do szatana. Dlaczego to narzędzie stojące z boku ma tak wysoką cenę? Szatan odpowiada mu: to narzędzie ma tak wysoką cenę, bo ono jest najskuteczniejszym narzędziem w moich rękach. Gdy pozostałe narzędzia zawodzą, on sięga po to najdroższe narzędzie. Ono było podobne do ostrego, bardzo szpiczastego narzędzia. Mówi, gdy wszystkie inne narzędzia zawodzą, to narzędzie mnie nigdy nie zawodzi. Ono jest dla mnie najcenniejsze, powiedział szatan. Jestem w stanie sprzedać wszystkie inne oprócz tego jednego. Ten człowiek pyta, co to za narzędzie? Tym narzędziem jest zniechęcenie. Najskuteczniejsze narzędzie w rękach szatana. Ten sen ma zwrócić nam uwagę, jak niebezpieczną rzeczą jest zniechęcenie. Jeśli szatan nie jest w stanie nas skusić do pychy, bo jesteśmy pokornymi, jeśli nie jest w stanie wzbudzić w nas zazdrości lub samolubstwa lub do innej wady, wtedy używa zniechęcenia. Zniechęcenie powodowane jest przez wiele różnych czynników. Jednym z takich czynników może być pycha. Ktoś może czuć się zniechęcony, że nie spotyka go oczekiwany zaszczyt ze strony braci lub świata. A pycha przecież rodzi pragnienie posiadania takiego zaszczytu. Czasami takie zniechęcenie może pojawić się w wyniku samolubstwa, ponieważ ktoś pożąda czegoś, do którego nie ma prawa i wtedy jest zniechęcony. Możemy powiedzieć, że zniechęcenie jest spowodowane przez trzy przyczyny. Pierwsza przyczyna to niewiedza. Druga przyczyna to brak rozwagi. Trzecia zwątpienie. Przypuszczamy, że największa część zniechęceń pomiędzy ludem Bożym, z jakim musimy walczyć, nie jest wynikiem niewiedzy lub braku wiary. Przecież studiujemy boski plan, zdobywamy olbrzymią wiedzę. Posiadamy głęboką wiarę, a mimo to dotyka nas zniechęcenie. Najczęściej zniechęcenie jest spowodowane brakiem rozwagi, czyli brakiem umiejętnego i właściwego patrzenia na te wszystkie określone sprawy. Wydaje się, że tajemnica pokonywania zniechęcenia polega na tym, by po pierwsze być myślącym, po drugie by pamiętać o boskiej łasce, o przywilejach, o zasłudze, po trzecie by rozważać te różne rzeczy, które zostały nam dane przez Boga jako antidotum na tą złą skłonność. Wydaje nam się, że jeśli w całym świecie jest ktoś,
kto ma poważny powód do niezadowolenia i zniechęcenia, to jest nim Bóg. Wy i ja mamy różne próby i doświadczenia. A gdy upadamy i nie osiągamy postępu, czujemy się mocno zniechęceni. Pomyślmy na chwilę o tym, że przez wiele tysięcy lat Bóg zajmuje się realizacją swojego planu. Dlaczego On nie jest zniechęcony? Pomyślmy o liczbie Biblii, o ogromnej liczbie Biblii, jakie On wydrukował, ale nieliczni z tej Biblii skorzystali. Dlaczego Bóg się nie zniechęcił? Bo Bóg posiada głęboką wiarę, a również pamięta o swoim planie, a szczególnie pamięta o zakończeniu lub wyniku tego planu. On pamięta, że wszystkie rzeczy przyczynią się dla naszego dobra. Ponieważ pamięta o tych rzeczach, nie ma w nim zniechęcenia. Jeśli Bóg nie jest zniechęcony, czy my mamy powód do zniechęcenia? Już ten werset przytaczał brat Woźnicki. Rzymian 8:28. Wszystkie rzeczy pomagają nam ku złemu? Nie. Ku dobremu, drodzy bracia i siostry. Zniechęcenie może powstać z trzech powodów. Pierwszy powód. Możemy być zniechęceni z tego powodu, co Bóg uczynił lub czego nie uczynił wobec nas. Drugi powód zniechęcenia może wyniknąć z tego powodu, co ktoś, czyli brat lub siostra, zrobili lub czego nie zdołali zrobić. Trzeci powód zniechęcenia to my sami. To, co zrobiliśmy lub to, czego nie udało nam się zrobić, może być powodem zniechęcenia. Omówimy sobie te trzy powody zniechęcenia. Niektórzy z ludu Bożego są zniechęceni, bo Bóg nie dał im większych możliwości służby. Niektórzy są zniechęceni, bo Bóg nie dopuszcza, aby mieli lepsze zdrowie, aby mogli więcej uczynić dla Pana. Inni są zniechęceni, że Bóg nie dozwolił im na rozwój ich umysłu, aby byli w stanie szybko zrozumieć ten wspaniały plan zbawienia. Są i tacy, którzy zniechęcają się, że Bóg postawił ich w takich próbach i doświadczeniach, które wymagają od nich wielu ofiar. Tak naprawdę nie mamy podstaw do zniechęcenia. Gdy jesteśmy rozczarowani, że Bóg nie ułożył spraw inaczej, oznacza to, że jesteśmy zniechęceni, ponieważ myślimy, że On dozwala, żeby te wszystkie rzeczy szły w złym kierunku. Czujemy się, że w tej sytuacji powinniśmy chyba Bogu udzielić kilku wskazówek. To tak, jakbyśmy mówili do Boga: Boże, gdybyś miał więcej mądrości, dałbyś mi większe przywileje służby. Boże, gdybyś miał więcej mądrości, zobaczyłbyś, jakim jestem zdolnym mówcą publicznym. W taki sposób pokazujemy bezmyślność. Mówimy tylko bezmyślność, a nie ignorancję, ponieważ Bóg lepiej wie, co należało zrobić i to
czyni. Nie wskazuje to na brak wiary, ale na brak rozwagi. Ponieważ zapominamy, że Bóg nadaje bieg wszystkim sprawom. Zapominamy, że On jest wielki, potężny, mądry, wspaniały i wszystko, cokolwiek uczynił, było dobre i cokolwiek czyni i cokolwiek uczyni, będzie dobre. Może nam się wydawać, że wiele rzeczy byśmy lepiej zrobili niż Bóg, ale to tylko czasami złudzenia. Okazuje się bardzo często po pewnym czasie, że boskie metody i boskie sposoby są lepsze niż nasze. Nie czujmy się zniechęceni, że nie mamy przywileju służby lub przemawiania z mównicy. Bóg nie chce, aby wszyscy członkowie byli tacy sami. Bóg ułożył członki w swoim ciele według swojego upodobania. Gdybyśmy my układali te członki w ciele, jakby się to nam podobało, to w ogóle by nie było ciała, tylko wielkie usta, bo wszyscy by chcieli nauczać i mówić z mównicy. On dobrze wie, na jakim stanowisku możemy najlepiej służyć. Drugi powód zniechęcenia. Bierze się stąd, że ktoś z naszego kręgu, czyli brat lub siostra, coś zrobili, popełnili jakiś grzech lub czegoś zaniechali. Jest bardzo dziwne, że stwierdzamy, że doznajemy lub inny brat doznaje zniechęcenia z tego powodu, że inny brat lub siostra popełnili grzech lub w czymś zawiedli nas. Co byśmy pomyśleli, jakby przyszedł do nas nasz znajomy, sąsiad i powiedziałby tak: jestem załamany. Mój sąsiad przyszedł do mnie pijany. W upojeniu wybił wszystkie szyby w moich oknach. Jestem bezradny. Wezmę ciężki sprzęt i rozbiorę dom. Czy tak by Pan oczekiwał, żebyśmy zrobili? To podobna sytuacja, by przewinienie brata lub grzech brata lub siostry nas zniechęcił. Nieważne, co oni uczynili. My musimy być wiernymi Panu. Gdyby nasi najbliżsi, mąż lub żona, lub syn lub córka opuścili Pana, my mamy być wiernymi Panu. Gdy dochodzi do takiej sytuacji i nie możemy im pomóc, możemy z tego powodu żałować. Ale nie powinniśmy się zniechęcać. Lecz powinniśmy cenić Pana i prawdę. I jak czytaliśmy w naszym podstawowym wersecie, w liście do Galatów, w 6:9, nie słabiejmy, nie ustawajmy, nie zniechęcajmy się. Przez naszą wierność powinniśmy być przykładem dla tych, którzy opuszczają Pana i dla innych. Wielu zniechęconych doznało zachęty przez wierność innych braci i siostr. W pewnym sensie jesteśmy stróżami naszych braci i siostr, ale nie powinniśmy wtrącać się w ich sprawy, ale powinniśmy pomagać wszystkim braciom i siostrom i nie pozwolić na to, by cokolwiek ich z naszej strony ich zniechęciło. Jeśli staniemy się ospali, będziemy powodem do zniechęcenia. Jest to szczególna lekcja dla starszych w zgromadzeniu. Oni powinni wywierać zachęcający wpływ na zgromadzenie. A zdarza się, że zbór jest słaby z powodu słabego wpływu starszego lub starszych. Czasami możemy spotkać starszych,
którzy wszystko czynią, by być zauważonymi i cenionymi. Niektórzy wyrażają się: ja jestem wiodącym starszym, ja mam najdłuższy staż w prawdzie i ja mam decydujący głos. Niektórzy starsi w dniu, kiedy mają mieć usługę w zborze, proponują braciom wykład z kasety lub innego nośnika. Posłuchajcie innego wykładu. W taki sposób zniechęcamy naszych braci. Nie rzucajmy kłód pod nogi naszym braciom i siostrom. Niektórzy stwierdzają, trzeci powód zniechęcenia: jestem zniechęcony, bo jestem słaby i nieudolny. Nie zrobiłem dużego postępu i w zasadzie zraziłem się sam do siebie. Niektórzy mówią: wiecie co, nie ma sensu już dalej iść i trwać w tym poświęceniu. Nigdy nie powinniśmy tak myśleć. Pamiętamy, kim jest Bóg, że On potrafi wszystkiego dokonać, jeśli my Mu na to pozwolimy. Jeśli zechce tego Bóg, dokona w nas zmiany, ale jeśli Mu na to pozwolimy. Pomyślmy o wspaniałych rzeczach, jakie dokonał Bóg, czasami używając marnych narzędzi. Pomyślmy o takim pierwiastku jak węgiel. Jest to przede wszystkim opał, tak? Węgiel. Ale ten sam pierwiastek występuje w kominie jako sadza. Ten sam pierwiastek występuje w smarze grafitowym, który jest najlepszym smarem. Ten sam pierwiastek został użyty przez Boga, by stworzyć diament, który jest najtwardszym minerałem spotykanym w przyrodzie. Tak podobnie Bóg może z nas uczynić diamenty, jeśli Mu na to pozwolimy. Powinniśmy się cieszyć, że zostaliśmy powołani do prawdy, że możemy cieszyć się spośród milionów ludzi zrozumieniem głębokiego, wspaniałego planu zbawienia ludzkości. Pamiętajmy, drodzy bracia i siostry, że postęp w rozwoju duchowym dokonuje się powoli. Wzrost w łaskach jest powolny. Możemy szybko zdobyć wiedzę, bo na przykład będziemy 12 godzin dziennie studiować, analizować wszystkie tomy. I co wtedy? No tak, nasza głowa będzie duża i bardzo szybko urośnie. A co z sercem? A co z charakterem? Nie jesteśmy w stanie rozwinąć ani serca, ani charakteru w krótkim czasie. Do tego trzeba dłuższego czasu. Czasami całego naszego życia. Apostoł Piotr w drugim liście Piotra w pierwszym rozdziale mówi: dodajcie taką łaskę do takiej łaski. Stopniowo i powoli, nie natychmiastowo. Jest to niemożliwe. Niemożliwe. Czasami zniechęcającą rzeczą może być krótkość czasu, jaka nam została do końca naszego życia. Jeśli poświęciliśmy się Panu i całkowicie Jemu zaufaliśmy i wszystko Mu oddaliśmy, to On na pewno zadba o to, abyśmy w krótkim czasie rozwinęli charakter. Jeśli się zniechęcamy, to tak, jakbyśmy nie dowierzali Bogu. Jeśli się zniechęcamy, to tak, jakbyśmy nie dowierzali Bogu. Oznacza to, że podważamy boską zdolność, boską wszechmocną siłę do wykonania tego, co zapowiedział. Chociaż wielu z nas stwierdza: ja wiem, że Bóg obiecał mi pomoc, wiem, że obiecał uwzględnić moje słabości,
Wiem, że jest miłosierny, ale tak naprawdę to nie wiem, czy mogę na to liczyć. Wskazuje to na brak rozwagi. Jeśli się zniechęcamy, to tak jakbyśmy nie ufali naszemu Panu w Jego krew i skuteczną moc, która przykrywa nasze niedoskonałości. Jeśli się zniechęcamy, to może rozwinęliśmy pychę, bo może nam się wydawać, że te doświadczenia powinny dotykać innych, a nie nas samych. Jeśli się zniechęcamy, to może tracimy zaufanie do naszych braci. A kiedy się oni oświadczają, że mają poważne doświadczenia, to my mówimy, to niemożliwe, bo my takich doświadczeń nie przechodziliśmy. Jeśli się zniechęcamy, to zapominamy, w jaki sposób Bóg nam do tej pory pomagał. Jak pomagał nam w wcześniejszych trudnościach. Czy nie widzimy, że Bóg jest w stanie nam pomóc i że chce prowadzić to dzieło do końca? Pan Jezus Chrystus nigdy nie był i nie jest zniechęcony. Myślę, drodzy bracia i siostry, że bracia i siostry też nie są zniechęceni. Chociaż mnie kiedyś dopadło zniechęcenie. Ale ogólnie mówiąc, jest tylko jedna osoba, która jest z nami zniechęcona. Wiecie, kto nią jest? Szatan. On jest zniechęcony, że my poświęciliśmy się Bogu. Jeśli będziemy wiernymi naśladowcami Pana, szatan będzie zawsze z nas rozczarowany. Nie dopuszczajmy, aby nasza miłość oziębła. Nie pozwólmy, aby zniechęcenie dotarło do naszego serca, aby miłość do Pana i braci oziębła. Starajmy się, aby szatan zawsze był z nas rozczarowany, a Pan zadowolony. Walczmy, drodzy bracia, z tym zniechęceniem. Bądźmy wierni aż do końca, abyśmy mogli otrzymać życie wieczne, a tego życia wiecznego z całego serca życzę. Sam również i pragnę i dziękuję za uwagę.